Gdy rozpoczynali zbiórkę, by pomóc choremu na chłoniaka Piotrowi ze Śremu, nie przypuszczali, jaki będzie jej finał. Dzięki wysiłkowi ponad 40 tysięcy osób udało się zebrać 1,5 miliona złotych na jego leczenie. Jednak przyplątał się COVID-19 i tego zakażenia w zderzeniu z chłoniakiem Piotrowi pokonać się nie udało. Piotr odszedł. Jego żona Ewa 2 dni po tym, jak pochowała Piotra, zebrane na jego leczenie pieniądze rozdzieliła między 3 chore osoby. Ponad 500 000 złotych trafiło do Olgi z Kiszkowa, cierpiącej na SMA. Ja jestem pogodzony ze wszystkim. Ja jestem silnym człowiekiem i zdaję sobie sprawę z tego, że każdy musi umrzeć. Jak każdy chciałbym żyć. My do końca walczyliśmy o niego. On był pogodzony z tym, bo wiedział, on się pogodził z wolą boską i po prostu wiedział, że to, co Bóg dla niego zaplanował, i on to, że on to po prostu przyjmie. Najgorsze jest to, że on umierał w szpitalu, sam. Nie można było się zobaczyć, pożegnać. My nawet nie mogliśmy rozmawiać od 7 tygodni, nie rozmawialiśmy ze sobą. Piotr nie mógł mówić po tej chemii. Pisaliśmy ze sobą tylko wiadomości, niestety też bardzo krótkie. Nie był w stanie utrzymać telefonu w ręce. Przyczyną śmierci był i chłoniak, i COVID. Ja, mieszkając w Gnieźnie, znałam zbiórkę Olgi i przypadkiem było to, że Ewa akurat przeznaczyła dla niej część pieniędzy po zbiórce Piotra. Olga jest chora na SMA typu drugiego. W tym momencie nadzieją jest terapia genowa, którą może dostać tak naprawdę do 13,5 kg. Ma niecałe 8 kg. Olga nadal w tej chwili nie stoi samodzielnie, ona nie przyjmie pozycji czworaczej, samodzielnie nie usiądzie. Dzieci zawsze bardzo poruszają serca, a nie wyobrażam sobie sytuacji rodziców, rodziny, która musi zebrać 9 milionów czy ponad 9 milionów złotych. Sama sobie zdaję sprawę, jaki my podjęliśmy trud. I osiągnąć 1,5 miliona złotych to był też wysiłek kilku miesięcy. Naprawdę byłam się cieszyć z tych pieniędzy, bo wiedzieliśmy, w jakich okolicznościach je otrzymaliśmy. Tutaj te pieniądze panu Piotrowi nie pomogły, tak? Rozmawiałam długo z Moniką, rozmawiałam długo z panią Ewą i właśnie one tak nas przekonywały, że to jest znak, tak? Że Piotr będzie czuwał nad Olgą, że to będzie dla niej taki anioł stróż, który będzie nad nią czuwał. Rodzice powinni się cieszyć, Olgi, z tych pieniędzy, bo to jest część Piotra. Część Piotra będzie żyła w Olce. Olciu! Mama? On się godził z wolą. Zawsze mówił, bądź wola twoja. Te pieniądze zostały zebrane. One czekały po prostu tylko na podjęcie terapii przez Piotra. No niestety ze względu na zarażenie COVID-em do tego nie doszło. To był świetny gościu. Moje dzieci za nim przepadały. Moje dzieci podchodzą do drzwi balkonowych i patrzą w niebo, mówią, nie ma tam wuja, nie widać tam wuja. Tak samo jak następuje przeszczep i po przeszczepie jakaś cząstka żyje w innym człowieku, tak samo sobie pomyślałam, że ta część może tak symbolicznie po prostu będzie żyć. Są tacy ludzie, którzy no gdzieś tam nas zauważyli i chcą Olgi pomóc i przelali tą kwotę ponad 500 000. Mimo straty, bólu po swoim najbliższym. Nie miałam okazji.
okazję podziękować pani Ewie osobiście, ale mam nadzieję, że będzie taka okazja, że pozna Oldzie, że poznamy się wzajemnie, że będziemy mogli też podejść na grób pana Piotra i chociaż w ten sposób mu podziękować za to, co on i jego rodzina dla nas zrobiła. Zbiórka idzie wolno, czas leci, a dziecko czeka. Brakuje nam 6,5 miliona. Ja wiem, że to jest ogromna kwota, mimo wszystko jeszcze daleka droga przed nami, ale już widać światełko w tunelu. Bardzo lubi się psocić w tym momencie, już starszej siostrze Kini bardzo się psoci. Pokazuje jakby trochę już teraz więcej swój charakter. Tak je, ma teraz Oldzia je. Mimo tego, tych męczarni, tych rehabilitacji, tego jeżdżenia po tych lekarzach, stara się cały czas być pogodna i uśmiechnięta. Kochani, wesprzyjcie w zbiórkę Olgi choćby najmniejszą kwotą. Nie kiedyś tam, tylko teraz, tutaj, bo jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? To dziecko cierpi. Każda rehabilitacja to jest jak wejście na Mount Everest. Nie możemy tyle czekać. To jakby część Piotra żyła w Oldze, która wciąż walczy. Piękne słowa żony człowieka, który tak bardzo chciał żyć, a któremu zabrakło tak niewiele. Ten reportaż to również podpowiedź, pewnie trudna dla innych, którzy w podobnej sytuacji mogą się znaleźć. Wskazanie kogoś po śmierci najbliższego innemu może uratować życie. A Olgę z Kiszkowa wspierać można na stronie Się Pomaga. Więcej informacji także na naszym facebookowym profilu.